Trwa operacja Legia Warszawa. Reklama meczu między brązowym medalistą Mistrzostw Polski a mistrzem kraju jest chyba zbędna. Piłkarze Śląska spokojnie podchodzą do tej konfrontacji. Podchodzimy do tego meczu jak do każdego jednego pojedynku w tym sezonie, bo wygrać się zda ze wszystkimi, przegrać też. No i będzie to kolejny mecz dla nas bardzo ważny i będziemy robili wszystko, aby po meczu byliśmy zadowoleni. Ostatni tydzień w Śląsku sporo zmienił. Pojawił się nowy szkoleniowiec Tadeusz Pawłowski. Nowa miotła przyniosła skutek. Wrocławianie wygrali pierwszy mecz w lidze od listopada. Trzeba pochwalić całą drużynę. Ja do końca nie jestem zadowolony z tego spotkania, bo Krakowia miała 2-3 bardzo groźne swoje okazje. Na szczęście ich nie wykorzystała. Na pewno jest dużo do poprawy. By nawiązać walkę z mistrzem Polski, Śląsk musi zagrać dużo lepiej jak w Krakowie. Pełne ręce pracy znów może mieć golkiper wrocławskiej drużyny. Kelemen zdaje sobie sprawę z siły rywala. Co się tyka statystyk i je najbliżej w tabeli, to oczywiście jest to najlepszy zespół do tej pory. No i nic, tylko mówimy, jest niedziela, jest pojedynek z nimi, no i wszystko się rozstrzygnie na boisku. Areną spotkania będzie Stadion Miejski we Wrocławiu. Początek meczu Śląska z Legią w niedzielę 9 marca o 18:00.